Zawsze jak byłam dzieckiem, to męczyłam się, żeby odkleić papier samoprzylepny od tej kartki, która jest pod spodem, żeby się nie kleiły do siebie. Jakby. Dlaczego w moim dzieciństwie nie było takich papierów? Patrzcie na to. To jest papier samoprzylepny, to jest taśma, to nieważne, ale jakby tu są takie jakby kreski. I to można sobie tak jakby złamać i wtedy to łatwiej jest odczepić. I jakby. Chcę taki papier. Założę się, że też w dzieciństwie mieliście jakieś dziwne rzeczy, na przykład strzelanie z linijki, ale mi chyba to zostało, jakby okleiłam sobie właśnie tym palec. Po co? Sama nie wiem. Ale fajnie, fajnie wygląda. Witam, już jest po południu. Już właściwie prawie kończę lekcję, bo zostały mi jeszcze tylko dwie, w tym jedna dodatkowa, na którą chodzę, bo muszę. Bo ogólnie to było tak sobie przycupnę i wam powiem, że ja miałam autobusy po 6 lekcji albo po 8 lekcji. I w piątek miałam 7 lekcji i uznałam, że no dobra, no to wezmę sobie tą dodatkową chemię, bo i tak nie mam autobusów wcześniej i musiałabym i tak czekać. Jak ja bardzo się myliłam. Później przyszedł świrus i wszystko pokrzyżował i teraz muszę na zdalnych siedzieć na dodatkowej chemii. W ogóle mam pytanie, czy wy też, kiedy wam się wypisze długopis, tak jakby, to później go odkładacie i macie powiedzmy trzy długopisy, bierzecie inny i później bierzecie znowu tamten i on znowu pisze, to wy zostawiacie te długopisy, czy jednak je wywalacie od razu do kosza? To mnie ciekawi, bo ja zawsze zostawiam i teraz mój długopis po tygodniu mnie nieobecności tutaj na lekcjach, to nagle zaczął tak pisać, że kurde, ten tu już jest czarny, a nie szary, taki mocno czarny. I bo właśnie wracając ze swojego pokoju, ogarnęłam, że w moim pokoju jest strasznie gorąco. Albo tu jest tak zimno, nie wiem. Ale idę sobie zrobić herbatkę, bo dzisiaj piłam tylko jedną na razie, a jest już 13:45. To bardzo mało herbatek w ciągu dnia. Dobra, wychodzę z kuchni, bo przez tą kotującą się wodę prawie mnie nie słychać. Ale mam nadzieję, że teraz mnie słychać. Robimy test. To są jakieś z Włoch, wujek mi przywiózł, bo był tam. Jak to się nazywa? Na pielgrzymce, były Włoszech. Jak się nie mylę. I to jest jakieś takie pomieszanie Raffaello z jakimś takim bardziej czekoladowym, czymś orzechowym. Więc no. Nie jest to najlepsze, ale takie fajne, słodkie. Więc jak coś to. Giotto to chyba, jak to się tam czyta, polecam bardzo. Dobra, teraz jeszcze tylko, żeby nie wylać. I na lekcję. Jeszcze tylko dwie. O Jezu, a mnie zawróciło na schodach. Potknęłam się o własne nogi. Ale no, było blisko. Już jesteśmy w pokoju. Fajną mam tabliczkę? Fajną, nie? To jest pokój Magdy. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Ogłoszę, właściwie ogłoszę. Uwaga! Dzisiaj znowu jedziemy na konie! Nikt by się tego nie spodziewał, bo zawsze jeżdżę tylko w poniedziałki, czwartki i soboty zazwyczaj. Bo w soboty są skoki zazwyczaj. I w poniedziałki i czwartki mam normalne jazdy. Ale dlatego, że ten poniedziałek był lany poniedziałek i jakby. Wolne koniom i ludziom też się przyda. To pani powiedziała, że przekłada jazdy na piątek. I dzisiaj jest piątek, więc jedziemy dzisiaj na jazdę. W tym tygodniu właściwie moje wszystkie trzy jazdy będą pod rząd. Ja nie wiem, moja kondycja. Ja nie wiem, może ja już o tym mówiłam, ale. Ja nie. Nie daję rady. Ja nie wiem, jak ja to przeżyję, ale już pierwszy dzień mam za sobą, więc na razie git, bo jeździłam sobie wczoraj na klusku, jak widzieliście. Klusio to jest taki, że go puścisz i on sobie jedzie. Ja go tak miałam, że puściłam i on sobie jechał. I przez drągę skakaliśmy. Więc tylko wtedy właściwie złapałam mu te wodze, a tak to cały czas chodziło na luźnej, bo ja lubię tak na nim jeździć. To jest taki koń, na którym sobie mogę odpocząć, że to jest takie, o, miałam słaby dzień, super, mogę go puścić i on sobie jedzie, a ja sobie tylko podskakuję, o, i tak się jedziemy, nie? Nie wiem, czy rozumiecie, o co chodzi, ale no. Chodzi mi w ogóle jedna piosenka po głowie, ale nie mogę wam jej tu zaśpiewać. To jest okropne! Dlaczego? Dlaczego? Żeby mi ten zdjęli za prawo autorskie or something like that, jakby. Wracając do tematu, herbatka. O kurde, gorąca. Byłam ogólnie przez chwilę sama w domu, bo mój brat pojechał sobie pochodzić na spacer do Wielkiego Miasta, który jest obok, i kupili mi loda. Wy to już umiecie, trochę się rozpuściło, ale i tak super!
mój wujek po paru dniach już wyjeżdżał. Filmy, które z koni widzieliście, to w ogóle on nagrywał ostatnio, więc dziękuję bardzo, bo wiem, że to oglądasz, wujek. I no teraz powiem wam jeszcze, że kupiłam sobie Vesta. Vesta się chyba nazywa? Taki, wiecie, bezrękawnik, sweter. Fioletowy, ładny. Jak przyjdzie, to wam go odpakuję tutaj, of course, na moim dywanie. Ja chyba serio jestem pedantyczna, jakby właśnie segreguję na moich kontach na TikToku jakby ludzi, których obserwuję. I mam ich dużo do przeglądnięcia, bo ponad 300 na jednym koncie, na drugim ponad 200. No, dam rady, ale czemu ja to robię? Ja lubię to robić, ale mnie to męczy, ale lubię to robić, kocham to robić. To jest chyba dziwne. To jest masochizm czy coś?